Jeśli chodzi o te oczekiwania, o te plany, one są dość przyziemne i normalne, tak? Myślę, że klub i kibice, jak i wy, oczekujecie dobrej jazdy. Ja zrobię wszystko, żeby tak się to stało, żeby maksymalnie się dobrze przygotować do sezonu i żeby to dobrze wyglądało na torze. Zaadoptować się w krótkim czasie, co mi na pewno zajmie troszeczkę czasu, jeśli chodzi o jeżdżenie na tym torze, bo ostatni raz jeździłem chyba 16 lat temu, tak? Już nie pamiętam, więc pan Środkowski? 15, tak. 15 lat temu, także jakby odnowię sobie to zapoznanie z tym torem i rzeczywiście w jakimś tam czasie mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie. Jeśli chodzi o oczekiwania klubu i osób, które będą, to myślę, że polega to na tym, że żeby jechać stabilnie, żeby cała drużyna punktowała. Tutaj mam nadzieję, mam na myśli trenera i młodych.